swoim domu. Tym razem inspirować się będziemy operą Giacomo Pucciniego Turandot. Zapraszamy do twórczych działań małych i dużych. Dzisiaj dowiemy się, jak zrobić chińskiego smoka z pudeł kartonowych, bibuł, papieru, sznurków. Przenosimy się do Chin. Zanim przystąpimy do pracy, dowiemy się, kim była główna bohaterka naszej opery, chińska księżniczka Turandot. Przeczytam Wam pewną opowieść. Dawno, dawno temu, w Pekinie, w baśniowej przeszłości, mieszkała księżniczka o imieniu Turandot. Była niezwykle okrutna, bo nie dość, że przysięgła, że nigdy nie pokocha żadnego mężczyzny, to każdemu kandydatowi na męża zadawała 3 trudne zagadki. Za nieudzielenie odpowiedzi karą była śmierć. Zastanawiacie się, dlaczego była taka zła i bez serca? Jedna z jej prababek została porwana i zabita przez przybysza z obcego kraju. Cała ta okrutna gra Turandot miała według niej pomścić ów straszliwy czyn. Turandot tak naprawdę musiała być bardzo nieszczęśliwa. W księżniczce zakochał się książę Kalaf. Mimo iż wiedział, że na rozkaz Turandot zginęło już kilkunastu śmiałków, postanowił spróbować zdobyć jej serce. Udało mu się rozwiązać wszystkie 3 zagadki. Zrozpaczona księżniczka błagała ojca, aby nie oddawał jej obcemu księciu. Jednak on był nieprzejednany i potwierdził daną obietnicę. Kalaf naprawdę pragnął zdobyć miłość Turandot i dlatego sam zadał jej zagadkę. Jeśli do świtu dowie się, jak książę ma na imię, to uda się on dobrowolnie na śmierć. Na rozkaz księżniczki wszyscy mieszkańcy musieli szukać odpowiedzi. Całą noc trwały wypytywania i przesłuchania. Nikt nie rozwiązał zagadki. Gdy Turandot i Kalaf zostali sami, księżniczka wyznała mu, że od początku nienawidziła go, ale jednocześnie kochała. Kalaf z własnej woli wyjawił jej swoje imię i oddał swój los w jej ręce. Turandot oznajmiła ludowi, że dla niej imię przybysza brzmi miłość. Jakich materiałów potrzebujemy, żeby zrobić naszego chińskiego smoka? Pudła kartonowe, 4 sztuki. Ja akurat mam pudła nowe, mogą być też używane i wybrałam pudła takiej wielkości. Więc takiej wielkości w sumie będzie nasz smok. Jeśli macie ochotę, możecie użyć nieco mniejszych pudeł. Jest tutaj pełna dowolność oczywiście. Co jeszcze? Bibuły. Kolory również dowolne. Ja akurat wybrałam moje ulubione. Magenta, czerwień i ciemno-niebieski. Papiery kolorowe. Różne kolory, również dowolne. Ścinki, bibuły, papierów zawsze się przydadzą. Sznureczki różnej grubości. Przyda się też taki grubszy, może gdzieś się w domu znajdzie. Sznurki lub włóczki, również w różnych kolorach. Jeśli macie takie siatki po owocach i warzywach, również można będzie z nich zrobić ciekawe elementy smoka, zwłaszcza przy jego wyspie. Tradycyjnie używamy kleju, albo klej w sztyfcie, albo tak jak ja lubię, klej Wiko rozcieńczony wodą, ponieważ będziemy kleić dosyć duże powierzchnie. Dlatego mam taki duży, ulubiony, pracowniany pędzel. Jeśli ktoś by chciał, może sobie umilić pracę dźwiękami, albo poprosić kogoś, żeby zrobił tło muzyczne, instrumentami szybko znalezionymi w kuchni. Pokrywka,
i jakiś kluczek. W takim razie przystępujemy do pracy. Oczywiście najpierw zapytajcie rodziców, czy można te rzeczy wypożyczyć z kuchni. Pierwszym zadaniem jest oklejenie każdego z pudeł bibułą. Tak jak mówiłam, kolorystyka dowolna, możemy oklejać całe pudło jednym kolorem, możemy oklejać każde pudło innym kolorem, albo każdą ściankę innym kolorem. Ja akurat sobie wybiorę jeden taki różowy magenta, drugi niebieski ultramaryna i dwa czerwone. Najłatwiej będzie odmierzyć sobie szerokość jednego z boków i odcinamy taki pasek bibuły. Nakładamy klej. Dlatego wzięłam sobie większy pędzel, bo jest dużo łatwiej, ale bez problemu uda się też nałożyć klej w sztyfcie. Ja sobie to po prostu troszeczkę ułatwię. Pokażę tutaj taki najprostszy patent, jak to można w miarę szybko wkleić, czyli nakładamy klej na całą powierzchnię jednej ścianki i z lekkim marginesem, leciutkim po każdej stronie, dociskamy bibułę, przekładamy na następny bok, nakładamy klej w miarę równomiernie na całej powierzchni i wykładamy dalej, dociskamy, obracamy na kolejny bok, nakładamy klej, ups, troszkę to się rozmyło, nie ma co się spieszyć. I przykładam na następny bok. Został nam jeszcze jeden i jeszcze te dwa zewnętrzne. Wszystkie pudła już mamy oklejone bibułą. Bibuła już podeschła. Ja jeszcze dodatkowo brzegi dla ozdoby każdego z pudła okleiłam papierem kolorowym. Trzeba sobie takie paseczki wyciąć. Musimy teraz połączyć naszego smoka. Zanim zaczniemy doklejać te wszystkie elementy, które wcześniej przygotowałam, tutaj już jeden moduł jest połączony. W każdym pudle tutaj będzie nieodzowna pomoc starszych. W każdym pudle trzeba zrobić nożyczkami dziurki z jednej i z drugiej strony. Ha! Nożyczki uciekły spod kadru. Ciężko tak bez asystentów pracować, ale jakoś sobie radzę. Robimy nie za dużą dziurę nożyczkami w pudle z drugiej strony. W tamtym już też mamy. I za pomocą właśnie takiego grubszego, fajnego sznurka połączymy te poszczególne pudła. Czyli odcinamy sobie kawałek, wiążemy supełek z jednej strony i z drugiej strony. I tutaj w tę dziurę musimy mocno wepchnąć sznurek z pełkiem. Możemy sobie też pomagać nożyczkami. I gotowe. I w ten sam sposób łączymy też kolejne pudła. Jak widać, nasz smok już zaczyna nabierać kształtów, bo jest połączony
Możemy zająć się ostatnimi detalami. Na przykład możemy teraz przykleić ogon, wcześniej wycięty z kawałka bibuły. Taka bibuła pocięta w paseczki i za pomocą kleju mocujemy ogon w dowolnym kolorze. Oczywiście. Smok jest naprawdę ogromny, ale postaram się tu jakoś go ogarnąć. Na chwilę, znaczy właściwie już zostawiamy tył w spokoju, ogon jest zrobiony. Warto teraz zająć się pyskiem. O. Smok już ma jedno oko. Wycinamy z papieru kolorowego, jak użyłam żółtego koloru i czarnego, kształt oka i kształt źrenicy dowolny. Ja akurat sobie wybrałam taki. Przyklejamy źrenicę i do pudła. Jakoś mniej więcej tak. Chciałam zrobić takie duże oczy o intensywnym spojrzeniu. Następnie znalazł się mazak. Myślę, że warto byłoby dorysować mu troszeczkę elementów, wzmocnić troszkę oczy i zrobić smoczy nos. Takie duże nozdrza. Tak, jeszcze zrobię rzęs. Tutaj również pełna dowolność. To jest twarz smok. I to wy decydujecie, jak ten smok ma wyglądać. Czy ma być uśmiechnięty? Ja mu zrobię taki wyszczerzony półuśmiech. Najłatwiej jest wyciąć taką zrolowaną bibułkę i poprzecinać na poszczególne paski. O! To będzie smok troszeczkę z grzywką. Przygotowałam również wcześniej, bo wspominałam o włóczkach i różnych sznurkach. Więc powiązałam je w takie pasma. I mam taki pomysł, żeby właśnie one tworzyły grzbiet. Za chwilę przykleimy grzywkę, wszystko po kolei, wszystkim pamiętam. I tu będziemy ten grzbiet mocować w ten sam sposób, jak tutaj te przebuby pomiędzy pudłami. O! I to nam się fajnie trzymało. Można dobierać takie kontrastowe kolory, jasne z ciemnym, zielone z czerwonym, żeby nasz smok był wyrazisty. I tutaj grzyba, a tu jeszcze jest nieprzecięte, to
można to poprzycinać, żeby takie było bardziej rozczepierzone. Aha, to jest przecięte. I jeszcze taki pomarańczowy na moduł przy ogonie. On jest troszeczkę... Przesunąć smoka do siebie. Jest naprawdę ogromny. Myślę, że kilka osób będzie go musiało obsługiwać, żeby latał. Wciskam. Tu oczywiście też prosimy o pomoc dorosłych przy tym wciskaniu. W ogóle myślę, że byłoby fajnie robić takiego smoka dużego. Kilka osób. Tu mam pomysł, że najpierw przyklejamy mu tę grzywę. Tutaj wygodniejszy jest klej w sztywcie niż wikor. Nie wiem, jak ona wygląda. O! Tu mam taką grzywę, a tu jeszcze takie rozmiany długi włos. I jeszcze dodamy tutaj trochę żółtych sznurków na czubeku. Czyli robimy dziurę nożyczkami i wciskamy mocno nasz supełek do środeczka. I mamy taką długą fajną grzywę. A tak pomyślałam, że jeszcze można by wykorzystać te siateczki po owocach. Mój smok już jest gotowy do lotu albo do spaceru. Pamiętajcie, żeby też nadać mu imię. Mój nazywa się Turandot na cześć księżniczki Turandot, bohaterki opery, którą się dzisiaj inspirowaliśmy. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Życzę miłych, twórczych, kreatywnych prac. Na dziś to koniec chińskiej podróży.